A żeby diabli tych wszystkich przemytników wzięły. Kurde, rozruby tutaj robią na granicy. Dwa razy wyciągane kule już miałem z tyłka. No, to tak nie może być. Musimy tutaj jakieś większe środki bezpieczeństwa zapewnić. Bo kiedyś jeszcze tutaj mnie zastrzelą. Nie chcę umierać. Buongiorno, siemaneczko, cześć i czołem, czeski z tej strony. Gram dalej w Police Contraband. Kończymy dzień, który żeśmy ostatnio przerwali brutalnie w trakcie, no bo... Mariuszu, powrotny jak robotca. Padrodnik i Adamecz do. Jezus, ale przecież ja na misji byłem. Dobra, jedziemy na Array w takim razie. Przypomnijmy sobie przemytników. WCK, 38 lat i Albarak z kraju. To wyglądają jak prawdziwe kozy. Atajcie, towarire. WCK, ty te nie masz? Zobaczmy, czy ty masz 38 lat. No nie masz. Nie, ty nie jesteś przemytnikiem. Ale chyba widzę, że ci się już kozy nie zgadzają. Dobrze, panie kochany. I brodę pan zapuścił jak Mikołaj Święty, a powinien mieć pan krótszą. Ach, a żeby pana diabli pochłonęły. Dobrze. Imię, nazwisko. Badar, Badar, Badaj. To już ten cyk. Data ważności. No przynajmniej masz ważne dokumenty. Tylko, że nie twoje. Zrzepy sobie dla ułatwienia. Ech. 400. No to przynajmniej masz szczęście. Pokaż no rejestrację, panie. TRS. Poświecimy sobie. 3-5, zgadza się. Zagr. 53. Czy to jest ten Zagr? Czy może inny? No to się akurat zgadza. Masz szczęście. To się zgadza, to się zgadza. No, kozy masz 3, a ja widzę 2, że tutaj ten. No to, panie kochany. No nie. Nie zgadza się. I teraz jeszcze sprawdźmy, czy ty masz tu jakieś defekty na samochodzie. Szyby całe, chyba. Tyłu też. Tutaj widzimy opony całe. Światełka całe. Dobra, to przynajmniej tyle masz całe, ale... A ty nie masz czasem coś na handel? O, wódeczkę. A proszę, proszę. Papieroski też chcesz kupić, ale za taką tanią. He, panie, to jestem. Instytucja charytatywna? Worek... O, worek ziemniaków masz tanio. Poczekajcie. Teraz tak, jeszcze mam tutaj niepotrzebny arsenał. To i to tu. Tak? Dobra. Dajcie mi te ziemniaki, towarzyszu. Kupię od ciebie. To atabarsny teresin. Interesji, nie interesji, ale i tak cię nie wpuszczę. No to co? Nara. Goodbye. Siem rachowy. To znaczy, że co, że więcej ziemniaków mi przywieziesz? Chętnie. Czekam. Tylko weź jeszcze taniej. Perfekcyjna kontrola. Zapraszamy. Panie kochany. Nie masz WCK, już widzę na rejestracji. Dobry. No siadź. Dawaj dokumenty. Albarak. No dobra. Wiesz co, chłopie? Weź wysiądź. Bo ty już jesteś podejrzany. Ja zobaczmy jeszcze. Nie no, wiek to ty masz więcej niż 38 lat. To już widać na oko. Dobra, ale jesteś z Albarak, a to jest już podejrzana rzecz. No tu widzę jakieś towary. Trzeba pamiętać też, że teraz mamy
Nie madro to duraż. Nie dwać araćmenu. A to się zaraz okaże, czy nic nie ucieka... Nie chowasz. Mam nadzieję, że nic nie chowasz. Wygląda, że nie, wygląda na to, że nie. Bo pewnie bym coś znalazł już. No i właśnie, teraz pytanie, bo widziałem w komentarzu, Monika zwróciła uwagę, żeby ważyć z towarem. I mamy 3710, tak? Z towarem. Jak wypakujemy towar. Tak. I bo moim zdaniem gra tego nie przewiduje, ale zaraz sprawdzimy. O! No dobra. A jakbym ci kazał jeszcze wsiąść do samochodu? Ciekawe, czy też ma znaczenie, że Ludek siedzi w samochodzie. Czy 400 i co? I teraz? O! Ej, to przewidzieli wszystko. Okej. Okay. Zwracam honor. Jednak ma znaczenie. Kibelku nic. Czyściutki człowiek. Dobra, tylko policzmy. Cyk, cyk. Lista. Detergenty 2. Toaleta 1. Materiały odpalne 2. Kuchenka 1. Ale zobaczcie, że mamy chemikalia razy 5. A mi się wydaje, że możemy mieć 4. Chemikalia? Tak. No to panie kochany, ty na pewno już nie wjedziesz. Nie tu, tu. Ty na pewno już nie wjedziesz. Pokaż, no, portkę. To przynajmniej się tyle zgadza. Karim Kilić. No przynajmniej to się zgadza. Tu masz ważne. Tu jeszcze ważne, ale niedługo. Cyk. Zgadza się. 4190, tylko to byśmy musieli zwrócić mu ten. W takim razie musimy ważyć te samochody. Na początku najlepiej, bez wypakowywania i ten. Ale jest, dobra, zgadza się. Grasdruk. Chyba będzie to Grasdruk. Tak jest. Zgadza się. Rejestrację mi pokaż, panie. J78 37MK. Okej. Chyba wszystko w porządku z panem, proszę pana. Znaczy, oprócz tego, że za dużo towaru chcesz wwieźć do naszego kraju. Ale, no właśnie, jeszcze tylko opony całe. Szyby wyglądają na całe. Światła są, lusterka są, opony są. No tu wygląda wszystko całe, no. Panie kochany. Gdyby nie to, że za dużo pan mydełka chce wwieźć do naszego kraju, to bym pana przepuścił. A tak... Tam jesteś, Damala. Wyzywają mnie tutaj, proszę bardzo. Dobra. Czy to będzie ostatni klient na dzisiaj? Dziś moglibyśmy zaszaleć. Perfekcyjna kontrola. Moglibyśmy dzisiaj zaszaleć i po prostu przewieźć wszystkich więźniów. Bo mamy ich 5, akurat tyle, ile mamy miejsca w wozie. Zapraszamy. Dobra. Magaz. No dobra, to teraz byśmy musieli tak. Najlepiej przerzucić to wszystko, bo tego nie potrzebuję ze sobą. No a resztę, a co to? Tu można od razu, właśnie, bo też ktoś mi dopisał, że można od razu do pojazdu przerzucać. No to przerzućmy od razu do pojazdu. Nie wiem, czy wszystko zmieścimy do pojazdu. Nie. No to ta część możemy sobie zabrać tutaj. Dobra. Jedziemy. Jedziemy dzisiaj pohandlować.
Do Vlada bym przy okazji zajrzał i pokupił sobie jakieś tam jeszcze te łopaty, te siekierki. Łomy chyba. O, właśnie, łomy potrzebowałem. Watajcie, watajcie. Dobra. Jazda. Bibi. Przywiozłem żywy towar. Cyk. Watajcie, towarzysiu komandiru. Watajcie. My zatrypujemy długo oczka, ruch, kołaczki, żeśmy zarobili. Ej, to ja chyba se kupię jakąś fajną broń. Chyba se kupię jakąś fajną broń. Jedźmy do Vlada. Może snajperkę będzie mnie stać już, czy może nie? Narzędzia Vlada. Vlad to w porze, gościu. Zawsze jakimś narzędziem zarzuci fajnym. Witajcie, towarzysiu. Komandiru. Atajcie. Atajcie. Co ty tu... Jaki jest... Stać mnie. Stać mnie. Szybkoszczelność jest mała, ale ja lubię snajperki. Najlepsze. Miałem kupić sobie narzędzia, a zaraz mi nie będzie stać na te narzędzia, nie? Szpadel. Kupmy. Czekam, jeszcze mam noża, chyba bym kupił, bo chyba mi się kończy. Łom na pewno. Łomy nawet te dwa. Noża też więcej. I może jeszcze jeden szpadel. Bo to widzę, się najwięcej zużywa. No i jestem spłukany tak naprawdę w tym momencie. Ale już ten koszt dzienny płaciłem. Tak więc... Idziemy jeszcze sprzedać towary. Jest Jona. Baza policja. Żebym znowu już tutaj nie przejechał kogoś. Bibi. Drogi. Chodzi tak, taki kurde łajza jedna z drugą. Dobra. Dobry. Mam dla ciebie. Tysiaka, no. Przynajmniej zapłacił w końcu porządnie. Może ten sobie wyjedziemy, żeby nie przejechać tam ludzi. Wiesz, oni tutaj też chodzą, nie? Mam nadzieję, że tu mnie nikt nie zaskoczy nagle. Dobra. Home, sweet home, Alabama. Ja bym tutaj coś zostawił. Szpadel jeden. A nie będą nawet dwa tutaj zostawione. Bo szpadel tak naprawdę nam nie będzie się przydawał tutaj na granicy. On bardziej w terenie, nie? A ja bym sobie zrobił miejsce na nową zabawkę. Czyli snajperę. No tak, w sumie. Nie, ale snajpery. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy wypróbuję. Wiem, wiem. Cieszę się z takich małych rzeczy. Noże jeszcze tutaj widzę. Mamy jednego. Mamy też... Łobów nie mieliśmy, no co ciekawe. No to dobrze, że zakupiłem. Mamy to, to, to. To snajpery, tu jeszcze pociski. Dobra. Tak, i widziałem też taką podpowiedź, żeby sobie właśnie ładować jakieś naboje też do pojazdu. To by było całkiem niegłupim pomysłem. Dobra. To co, idziemy spać? W takim razie pora na dobranoc. Ry, ry, ry.
następny dzień na granicy w karikatce? Kurczę, no mogę mnie teraz napaść. Chcę wypróbować snajperkę. Dobrze, dobrze, akaristańska. Witajcie, Maksimów. No i co? Jedzie ktoś? Jedzie. Tam coś jeszcze, czekajcie. Ktoś mi pogróżki wysłał z domu. Ty parszliwy biurokrato, przez ciebie te twoje pieprzone zasady wywalili mnie z roboty. I co ja teraz powiem mojej rodzinie? Za co przeżyjemy kolejny miesiąc? Obyś ktoś kiedyś potraktował cię tak samo egoistycznie. No wiem tego, co mówiłem, że i tak go zwolnię. Ach. Dzień dobry. Tam na granicy. Ty masz WCK? Nie masz. Dzień dobry. Szolek. Szolek. Matolek. Nie chcesz handlować? No to cię nie przepuścimy. Albarach. Wszystkie albaraki muszą wysiąść. No cóż. Soczki się przewozi? To paki. Ja ci dam, tu się policzymy. Dobra, tylko że muszę teraz tak. Dobrze, że zwolniłem sobie miejsce w tym, w pace. No na razie wtedy... Wiesz, może zapamiętam, co mam tutaj i będę latał, jak zobaczę, że coś ciekawego mają na sprzedaż. Dawaj, Alko. Ale zobaczcie, pierwsza opona, którą spojrzałem. Nie ma tu nic. Nie ma, ta, nie ma. Na ściance przyczepił cwaniaczek. Ja ci kuźdę dam. I kurde ty. Dobra, tu widzę, że nic nie ma. Może jakieś w tym zbiorniku, w oponie. Nothing. Jeszcze tam trzeba będzie zobaczyć, w tych jego towarach. Tyk. Spójrzmy się, czy pod krzesłem, za krzesłem niczego nie ma. Bo znowu pewnie przegapię coś. W zagłówkach, teratach i innych szmatach. Chyba tutaj widzę, że... A w drzwiach nie może czegoś być tutaj na przykład? Nie. Znaczy, może, ale nie ma tutaj na pewno. Dobra. Wypakujemy. Będzie mi łatwiej przeszukać. Nie ma tu jakiejś tej skrytki tak gdzieś na przyczepie? No dobrze. Nic. Gdzieś musi jeszcze być coś. Bo to dwa to za mało. To jest pewne. Ale tu nic nie widzę. Tu, ale tych worków jest pełno. Szusiu pewnie. No, o, nie ma nic. Nie żartuj sobie. Nie no, serio? Nie no, chyba sobie jaja robicie, że tak mało? Aż jeszcze raz przejrzę normalnie. Czy czegoś tutaj nie ma?
To tak trafiłem od razu na ten. Szolek. No, coś mi tu nie pasuje, coś mi tu śmierdzi. Za mało tego alko znalazłem. O, a co to się tutaj? Gdzieś wyświetlało, o. A co, jak on tutaj był przyczepiony? A tu pod spodem. Cwaniaczek. Dobrze, że tu jeszcze przejrzałem. Kurde, czy to gdzieś, nie wiem, pod spodem mogą też mieć tutaj poprzyczepiane? Pomysły mają, dobra. Powiedzmy, że... Rodni. I co? A, jeszcze gdzieś. Silnik, kurde, a przeglądałem tam silnik. Ślepy jestem. Ale to już chyba się przyzwyczailiście. Dobra, kolejny przemyt udaremniony. To teraz został jeszcze WCK i 38 lat. Zapraszam. Dzień dobry. Czekaj, jaki to masz rejestrację? No, nie masz WCK. A zobaczmy twój wiek. 39, a to było 38, nie? No. Dobra, no to ty jesteś czysty, jakby tak popatrzeć. Papier toaletowy i paczkę kawy. Papier toaletowy i paczkę kawy. A nie mam też paczek kawy. Proszek do prania też kupuję w fajnej cenie. Dwukrotność tego, co kupiłem. No to weźmiemy, dobra. A i że tam też pokazuje tą jednak cenę. O ile mogę mu sprzedać. Dobra, dzięki. Drogie. No, jakby troszkę zszedł z ceny paczki papierosów, to może bym kupił. Ale zdjęcie pokaż. Jesteś podobny. Ernst Schula. Schuli. No to już nie wjeżdżasz. Grudzień, 23 maj. Ważne. To sobie porównajmy. Waga. Okej. Okay, zgadza się. Azam to był chyba ten ogórek? Już kurde, zapominam ciągle, jak co wygląda. Nie. Ogórek to był... Inaczej się nazywał. Azar chyba. No dobrze, no to typ pojazdu się nie zgadza, proszę pana. EUH 1070 UE. To się przynajmniej zgadza. Numer rejestracji, waga się zgadza. No i jeszcze prześwietlmy, czy czegoś tutaj nie masz, panie kochany. Weź tutaj znajdź wszystkie wybite szyby. Kurde, jak tutaj. Ale widzę, że pojazd sprawny. A przynajmniej na taki wygląda. Lusterka są. Dobra. Przykro mi bardzo. Żegnamy. Już. Proszę zwolnić tutaj miejsce. Następny. Aż ten się obudził tam, Nowik. Perfekt. Ukryłeś się rejestrację, ale dobra, masz szczęście. Co ty tam? Ziemniaków, paczkę kawy. Worek ziemniaków mógłbym mu sprzedać, bo on... A coś masz taniego? Dobra, daj mi to. Tobą też przyjemność. Jeszcze kto nie kupił papierosy niż ostatnio. Wódeczkę, czekaj, ty chciałeś ziemniaki, no to ci damy. Nie pamiętam, ile on skupało tych ziemniaków. Dobra. Czwórka, no to akurat. Proszę bardzo. Kartofle,
dla całej rodziny. A teraz dawaj dokumenty. Zobaczmy pierw twój wiek. Nie, stary dziad. No ale tu już widzę bez liczenia, ile tego ma. Chyba, że ma mniej, ale to wtedy tak się nie będzie zgadzać. Samir Bashar. Zgadza się. Cyk, numer. 2 lipca, 7 czerwca, okej. Okay. Azam 72, no tu się przynajmniej zgadza ten samochód, bo przed chwilą sprawdzaliśmy chyba ten Azam, tak. 20-30. Dobra. Rejestracja tutaj, proszę pana, muszę panu sprawdzić. Się zgadza. No dobrze. To tylko jeszcze. To się akurat zgadza, tylko że i tak za dużo pan wozi. Tak. Teraz tak. Zderzaka pan nie ma. Szyba wybita jedna na pewno. Usterka są. Dwie, bo tam z tyłu widzę drugą. Haha, teraz mnie nie wpakowaliście w takie. Opony są dobre. Tu jest wybita światło. Światła, cyk. No. To. Goodbye. Wać oddaj nara. Next. Prawdziwa krowa. Perfekcyjna kontrola, proszę bardzo. Paszporcik. Krowrotaj. O, dawaj. Albarak to nas nie obchodzi. WCK nie jest. 27. No to przemytnikiem nie jesteś. Zdjęcie się zgadza. Nour i Sik. To się zgadza. To się zgadza. Sierpień, czerwiec zgadza się. Rejestrację zobaczmy. WGK 0254WL zgadza się. Jedną krowę wwozisz, zgadza się. Waga 4 zgadza się. Grasdruk to chyba się też zgadza. Jak dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, ten wóz. Ta, zgadza się. Lusterka masz, szyby tutaj dwie z przodu wybite. Tyłu. Jednak ta druga, czekajcie. Tu nie. Dobra, ale dwie wybite szyby. Cyk, cyk. Opony. Dwie przebite. Lusterka masz. Światła się zgadzają. Zderzaka brak. Jeszcze światła z tyłu są. No to myślę, że możesz przejeżdżać chyba, chłopie. Typ pojazdu się zgadza, wszystko sprawdziłem. Zapraszamy. Trochę tylko napraw sobie ten wóz, co? Tak na przyszłość. Alara, ćlo! Alara, alara. Niezła z ciebie lala. Zapraszamy kolejnego interesanta. Perfekcyjna kontrola, kurde no. Ja tutaj proszę bardzo, do perfekcji się doprowadzam już. Atajcie. A dokument? A ja żywat kolejno wiosn, ili handlu. Partyja nastra moj. Gadby ni nuwoczka rozdruki, my zataryćli ada robotca. Taki hop do przodu.
25 lat, okej. Okay. Taki z ciebie chłop do przodu. Partyjny. Ci zaraz tu... Jaczemir. Jaczemir Umitenko. Zaraz ci tu jakieś błędy znajdę. Ciekawe, czy wtedy będziesz z taki bardzo za partią. No 3 dni jeszcze masz. Ważne. 4-2-4-0. Ech, nie można cię złapać na niczym. A czy ty coś wozisz do kraju? Nie. Rejestracja IVX 74671M. Kurde. Chyba cię będę musiał przepuścić. Znaczy teoretycznie nie muszę. No to się zgadza. Zagr... Tu. Kurde, no... No zgadza się, nie? Niedobrze. Jeszcze raporcik zrobimy o stanie technicznym samochodu. Powiem. A, idealny samochód jeszcze. Nic nie zbite, nic nie jest przebite. Tu szyba. Nie, no jest cała. Kurde, chłopie. Widzę, że lubisz partię. Żadnych błędzików, żadnych uchybień. Żadnych, kurcze. Nic, nic. Perfekcyjna kontrola, tak jest. Dobra, ale teraz jeszcze. Widziałem, że też dostałem taką malutką podpowiedź. Gdzie można znaleźć coś pod tym motelem? Że a propos jakiejś ciężarówki. Czekaj, ja pierwszy jadę, pierwszeństwo mam. Dobra. Haha, dobrze ci tak. Dlatego ja sobie jeszcze przejadę się, bo jest jeszcze dosyć jasno. Tak więc możemy sobie poszaleć. Przepraszam bardzo, tu moje miejsce. Tu jest jeszcze jakiś wóz, nie? Dobra. No jestem ciekawy, czy mogę takie wozy przeglądać, czy coś? Nie. A wy co tu siedzicie tak, towarzysze? Znego Dainara! Witam pana! Daj fajkę. Tu jest jeszcze jakaś ciężarówka. Tu jakiś dokument. O! Wow! Aha! No dobra, teraz tak. Czy ja w ruinach na przykład... Gdzie to jest w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ej, to tak wygląda, jakby w każdej miejscówce musiał być jakiś akt. O! A, między oczy. Dobra, nie traćmy, kurde, sobie magazynków. Włącz. Pójdźmy w takim razie na ruiny. A nie pamiętam, czy ja na ruinach ostatnio, jak byłem, to czy ja tam coś znalazłem? Ej. Czy ja na ruinach znalazłem ostatnio akta? Wydaje mi się, że mogłem znaleźć. Mogłem je znaleźć. Pytanie, czy na pewno. Bo tutaj się wchodziło tutaj i wydaje mi się, że tu gdzieś były te akta. To jest kryjówka węża. Pytanie, czy na tych ruinach jeszcze gdzieś coś może być, nie? Jak będzie, to pewnie gdzieś konkretnie w ruinach. To jest jakiś dół.
Ale to nie, ale to jest odkopany, tak więc... O, chyba że w tojtojku. Wysraliśmy się. Udźwig wzrósł? A nie, to nie jest ten. Farmer's Life. Tutaj nie ma nic. Kurczę, możecie mi przypomnieć, czy ja w ruinach już wtedy... Ja ostatnio chyba znalazłem, coś mi się wydaje, tylko że zapomniałem o tym całkowicie. Bo się tutaj strzelałem z ludźmi. Tu widzę, że są miejsca takie do... Tylko to są już rozkopane miejsca. Chyba. Czy nie? Aż muszę to sprawdzić, bo kurde, mam przecież te łopaty z sobą. Tyk. Łopatę w łapę. To był to jakiś taki dół. Tu taki był jeden. Halo? O. Nie. To są rozkopane doły. Nie można już w nich nic wykopać. A to ciekawe. Może tu jeszcze coś. Nope. Na dobrze. Na dobrze. Cyk. 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 Dobra. Gdzie my możemy jeszcze się wybrać? Podsumowanie dzienne. Obóz pracy, cmentarz, baza policji, tartak, no wszędzie już teoretycznie byłem. Ale gdzieś jeszcze te akta się chowają. I wydaje mi się, że w obozie pracy to ja nie znalazłem nigdy aktówki. A wydaje mi się, że w każdej... Kurde, czy ja byłem w tym domku tutaj? Jest wykopane. Jakiś grób. Ale ten dom mi taki podejrzany by się wydawał teraz. Łóżeczko. No nie, tutaj nic nie ma, nic nie widać. Wydaje mi się, że w obozie pracy, że nigdy jeszcze nic nie znalazł. Ale też nie jest powiedziane, że ja tam coś znajdę, nie? Chociaż mam nadzieję. Ale gdzie nam się kończy, kurczę? Co to ma być? Łobuz pracy. Ja tam chyba gdzieś próbowałem kiedyś wejść i nie mogłem, a później mogłem. I teraz pytanie, czy ja na przykład nie mogę wejść tutaj? Mogę. Pytanie, czy ja gdzieś tutaj nie znajdę tych akt KGB. Dobry. Czy chowacie jakieś akta tutaj? Chyba nie. A tu? Właśnie, bo może być taki bajer, że są na przykład gdzieś tutaj schowane, nie? Nie ma. A w drugiej budce? Nie ma. Poliska. Szolek. Szolek. Szolek, nie szolek. Jesteś pitolek.
tu? Mogę tu wejść? Nie. Nie wpuszczają mnie. Nie ufają mi. A ty nie nosisz jakiś akt ze sobą? Podejrzane. Tutaj też nie wejdę. Aczkolwiek mogę na przykład gdzieś tu przejść. Ale tu nic nie widać. W budce? Nope. No i nie, jestem załamany, kurde. Jeszcze mogę tutaj wejść, nie? A do tej buty... A tu? Ja tutaj mogę wejść. Jest jakiś budynek. W pamiętniku? Nie ma. W budce? Albo gdzieś tu. O, o. No dobrze. Można wracać do domu. Cyk. Dobra, moi mili, ale nie będę was zanudzał już samą jazdą. Dlatego tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Albo poczekajcie chwilę. Interwencja. Dotrzyj na miejsce przed upływem czasu. Pomóż swojemu działowi wyeliminować zagrożenie. Tartak. No cóż, miałem kończyć odcinek, ale widzimy się za chwilę. Pomóż oddziałowi. Aha, są tu jakieś ziomeczki nasze. Dobra. Czas spróbować snajpereczkę. Snajpera. Znaczy, jak się trafi, to jest dobrze, ale tak powiem szczerze, że o. Ja, pięknie, headshot. Który jeszcze? Nie zdążył rzucić granatem. Boom. Coś mnie tutaj trafia. Pięknie. O, tak daleko. Jak oni tak daleko rzucają granatem? Ciemaczki. Poziomeczki. No i kurde, po co tam stałeś? Jeszcze. Poliszka. O. Przeładowań go. Boom headshot. Boom headshot. O. Boom headshot. W łapkę.
Dobra. Boom headshot. Ja ci dam sztag granata. Cyk, boom headshot. Oh yes. Dobra, teraz trzeba by było... Atajcie. Ty, a ty tu siedziałeś cały czas, chłopie? Nie mówcie mi, że nie ma żadnych ciał. No to se fajkę pali tutaj, nie? Czyli żadnych naboi, nic. Pytanie, czy ja gdzieś tutaj mogę jeszcze akta znaleźć? To jest dobre pytanie. I na miejscu. I to bym chciał rozwiązać. O! Widzę. Ta-da! Tururu, tu. Pypy. Dobra, wracam się na posterunek naszej policji granicznej. O, drzwi nie mam, a to już jakiś czas temu. Nieważne. A z wami się żegnam. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, oczywiście. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Cie? Dobra, pojedziemy inną drogą. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!